Turniej w Przysusze wraca do kalendarza po dwuletniej przerwie. W 2020 roku zmagania nie odbyły się ze względu na pandemię koronawirusa. W tym roku bardzo późno mieliśmy informację, bo to był koniec maja, początek czerwca, że będziemy mogli organizować Przysusze turniej eliminacji Mistrzostw Polski. Rozmawialiśmy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, rozmawialiśmy z władzami gminy i miasta Przysusza, samorządem wojewódzkim. I staraliśmy się w Polskim Związku, aby to była ranga większa niż zwykłe eliminacje Mistrzostw Polski. No i super, bo Polski Związek z uwagi na nasze doświadczenie przychylił się do tego, żeby to była ranga Super Pucharu Polski. No i to też jest największa pula w Polsce na ten sezon oprócz finałów Mistrzostw Polski. Także możemy być dumni, cieszymy się, że w tym roku będziemy gościć w Przysusze na plaży najlepsze pary w Polsce. Na boiskach nad Zalewem Topornia w Przysusze wystąpi krajowa czołówka siatkarek i siatkarzy plażowych. Z kobiet jestem bardzo zadowolony z par, które się zgłosiły, bo są, jest kadra Polski, jest Kasia Kociołek, jest Kinga Kołosińska, teraz Wojtasik, są inne pary z kadry Polski, są także czeszki, bardzo dobra para, ona wygrała u nas 2 lata temu, także turniej się zapowiada naprawdę rewelacyjnie. Odnośnie mężczyzn są wszystkie pary polskie, tak samo kadrowe, które tylko nie pojechały, 2 pary na igrzyska, ale naprawdę w tym roku obsada jest, jestem naprawdę bardzo zadowolony z obsady. Tradycyjnie w niedzielę rozegrany zostanie również charytatywny mecz gwiazd, w którym wystąpią osobistości polskiej siatkówki, m.in. Katarzyna Skowrońska, Damian Wojtaszek, Dawid Konarski, Jakub Budzki czy Michał Ruciak. Mecz charytatywny w tym roku rozgrywany będzie dla Klaudii, która w 2019 roku, będąc pasażerką, uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. W jego wyniku nastąpiło złamanie kręgów szyjnych. Od tamtej pory poddawana jest ona intensywnej i kosztownej rehabilitacji. W Przysusze nie zabraknie też pozaboiskowych atrakcji. Powstanie aż 10 stref aktywności, z których będą mogli korzystać wszyscy chętni, od dzieci po seniorów. Rywalizacja w ramach Lewiatan Mazowia Beach Ball Przysucha 2021 ruszy w piątek od godziny 9 i potrwa do niedzieli 1 sierpnia. Finał kobiet zaplanowano w niedzielę na godzinę 16, natomiast 2 najlepsze pary w turnieju mężczyzn o wygraną zagrają godzinę później. Turniej rozegrany zostanie nad Zalewem Topornia, a wstęp jest bezpłatny.